malowniczej okolicy, zwanej Ponidzie, położonej w województwie świętokrzyskim, leży Buzko-Zdrój, jedno z największych i najpiękniejszych uzdrowisk polskich. Korzystne warunki atmosferyczne, występowanie wielu słonecznych i ciepłych dni, których w ciągu roku jest około 200, stawiają to miasto wśród najbardziej nasłonecznionych. Część uzdrowiskowa znajduje się na południowym obrzeżu miasta, gdzie w XVIII wieku eksploatowane były słone źródła, pozyskiwano sól z solanek. Wizytówką miasta i uzdrowiska są łazienki, obecnie sanatorium Marconi, które zajmuje centralne miejsce Parku Zdrojowego. Budynek został wybudowany w 1836 roku według projektu Henryka Marconiego i to zapoczątkowało rozwój buskiego uzdrowiska. Powstawały liczne wille zdrojowe i pensjonaty dla gości. Uzdrowisko szybko stało się modne. Pod koniec XIX wieku Busko zaliczano do najbardziej wartościowych i najliczniej odwiedzanych europejskich uzdrowisk. Dziś zabytkowe mury Marconiego mieszczą nowoczesny zakład przyrodoleczniczy oraz bazę hotelową przystosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych, a spacery po XIX-wiecznym ogrodzie łazienkowskim sprzyjają leczeniu. W holu głównym Marconiego znajdują się kolumny z głowicami korynckimi, tworząc jakby bramy w czterech kierunkach. Profil leczniczy uzdrowiska Buzko-Zdrój jest wynikiem istnienia bogatych źródeł wody leczniczej siarczkowo-siarkowo-wodorowej, słonej. Zawiera ona oprócz 20 biopierwiastków rzadko spotykane bardzo aktywne biologicznie związki siarki dwuwartościowej. Największe bogactwo Buzka-Zdrój to woda siarczkowa. Woda siarczkowa, która jest bogactwem unikalnym w skali kraju, a nieliczne złoża są w Europie. W związku z tym właściwości lecznicze tej wody zdecydowały, że w Busku leczymy schorzenia narządu ruchu, schorzenia reumatyczne, neurologiczne, schorzenia układu krążenia oraz schorzenia skóry. Zalety wód siarczkowych stawiają Buzko-Zdrój na czele uzdrowisk światowych. Kąpiele w wodzie siarczkowej są stosowane m.in. w chorobach zwyrodnieniowych, stawów, chorobach skóry, zwłaszcza łuszczycy. Kąpiel jodkowo-bromkowa stosowana jest w niektórych chorobach układu krążenia oraz układu wegetatywnego. Selen zawarty w tej wodzie jest niezbędny dla dobrego funkcjonowania mięśnia sercowego i naczyń krwionośnych. Niezwykle kojące i relaksujące działanie ma kąpiel w solance jodkowo-bromkowej z hydromasażem. Silny masaż wodno-powietrzny zbawiennie działa na zwyrodnieniowe choroby stawów oraz uspokaja i poprawia krążenie krwi. Masaż podwodny wpływa na złagodzenie napięć mięśniowych. Stosowany jest w przypadku zwiększonego napięcia mięśni, a także zaników mięśniowych, w zespołach bólowych kręgosłupa, zmianach zwyrodnieniowych stawów. Natrysk biczowy to zabieg wodoleczniczy, w którym zasadniczy wpływ wywiera ciśnienie i temperatura uderzającego w ciało strumienia wody. Masaż ciała na łóżku wodnym to hydrojet. Działa regeneracyjnie, rozluźniająco, odprężająco. Stosowany jest w chorobach zwyrodnieniowych stawów i kręgosłupa oraz podczas rehabilitacji układu mięśniowego. Sauna jest najstarszym sposobem regenerowania ciała i jego sił witalnych. Hartujące działanie tej kąpieli wpływa na zwiększenie wydolności i wzmożenie odporności organizmu. W uzdrowisku stosowane są też zabiegi przy użyciu prądu stałego oraz małej i średniej częstotliwości. Mają działanie silnie przeciwbólowe. Działanie biologiczne ultradźwięków to działanie mechaniczne w postaci mikromasażu. Promieniowanie laserowe polega na doprowadzaniu energii o podwyższonym natężeniu do tkanek w głębi organizmu. Terapia światłem Bioptron jest skuteczna w leczeniu schorzeń skóry i zespołach bólowych stawów. Szerokie zastosowanie w leczeniu wielu przewlekłych chorób ma rehabilitacja w basenie. Wskazaniami do ćwiczeń w wodzie są m.in. zaburzenia koordynacji nerwowo-mięśniowej, dyskopatie, bóle stawów, a także poprawa ogólnej kondycji. To kolejny zabieg zawijania borowinowe, polegający na pokryciu borowiną chorej części ciała. Jako zabieg uzupełniający leczenia dłoni i stóp stosowane są fasony borowinowe. Kąpiel siarczkowo-borowinowa wzmacnia lecznicze działanie borowiny. Masaż stosuje się nie tylko w celach leczniczych, pomaga szybciej odzyskiwać siły utracone przez mięśnie w czasie wysiłku fizycznego.
kompleksie znajdują się także sale gimnastyczne. Prowadzone są zajęcia grupowe oraz indywidualne. W gimnastyce grupowej dobiera się pacjentów o podobnych schorzeniach narządu ruchu. Gimnastyka ma na celu poprawienie ogólnej sprawności fizycznej. W krioterapii tkanki organizmu poddawane są działaniu niskiej temperatury poniżej 120 stopni. Pacjenci mogą skorzystać z nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej, w tym testów wysiłkowych, echa serca, badania Holtera. Wewnętrzny spokój gwarantuje kuracjuszom muzykoterapia i relaksacja. To jeden ze sposobów na wyciszenie się. Umiejętnie dobrana muzyka wycisza nadmierne emocje negatywne i pobudza pozytywne. Po serii zabiegów chory staje się odporniejszy na stres. W Busku kuracjusze nie tylko na leczeniu spędzają czas. Ważnym elementem pobytu w uzdrowisku jest możliwość uczestniczenia w różnorodnych imprezach kulturalnych, a tych w Busku nie brakuje. Koncerty w Muszli Zdrojowej zawsze przyciągają tłumy. Muzycznym animatorem jest Orkiestra Zdrojowa, która posiada miano najlepszej orkiestry uzdrowiskowej w Polsce. Od 1995 roku w Busku Zdroju w sali koncertowej Marconiego odbywa się Międzynarodowy Festiwal Muzyczny imienia Krystyny Jamroz. Festiwal gromadzi całą plejadę wybitnych gwiazd i zespołów światowej sławy artystów i dyrygentów. Cudownie brzmiąca muzyka koi duszę i pomaga w leczeniu. A leczyć się w Busku to prawdziwa przyjemność. Do dyspozycji pacjentów jest kilka obiektów. Posiadamy 960 miejsc leczniczych, przy czym zlokalizowane są w 9 obiektach. To są sanatoria, to są szpitale uzdrowiskowe. W tym jeden szpital dziecięcy, szpital kompleksowej rehabilitacji Górka w Busku Zdroju. Ten szpital to nadzieja dzieci i rodziców na wyleczenie, na przerwanie bólu. Wiara, że sprawne ręce chirurgów przywrócą im zdrowie. Szpital ma 123 miejsca przeznaczone dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i 41 miejsc dla schorzeń ortopedycznych. Całość podzielona jest na 4 oddziały. Tu mali pacjenci mogą się uczyć i bawić. Tradycyjne formy rehabilitacji uatrakcyjniają zabiegi wodne. Kąpiel w basenie nie tylko pomaga w rehabilitacji, ale dostarcza wiele radości. Szpital przyjmuje dzieci do zakończenia wieku rozwojowego, również po tym okresie w uzasadnionych przypadkach. Aktywność fizyczna rozwija i usprawnia narząd ruchu. Rehabilitacja to długie godziny ćwiczeń i masaży i wreszcie nadzieja, że udało się zrobić samodzielnie pierwszy krok. Ćwiczenia fizyczne wpływają na kształtowanie powierzchni stawowych, elastyczność i sprężystość torebek i więzadeł. Na Górce lekarze dokonują skomplikowanych operacji kręgosłupa, bioder czy przedłużania kości. Powodzenie nasze jest zawarte w tym, że współpracujemy również z ośrodkami akademickimi. Posiadamy ścisłą współpracę z Kliniką Kardiochirurgii w Krakowie. Mamy bardzo dobrze zorganizowany oddział rehabilitacji kardiologicznej. Mamy dobrze udokumentowane wyniki naszego leczenia i w związku z tym jesteśmy dobrze rozpowszechnieni w kraju i za granicą. Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. rocznie przyjmuje ponad 25 tysięcy kuracjuszy. Odbywa się ponad 50 tysięcy zabiegów. Wysoka jakość świadczonych usług została potwierdzona certyfikatami ISO 9001-2000 oraz tytułami Lider Regionu i Duma Regionu. W każdym obiekcie kuracjusze mają do dyspozycji jadalnie ze smacznymi posiłkami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb. Pokoje jedno-, dwu- i trzyosobowe, które czekają na kuracjuszy, są bardzo komfortowe. Wyposażone są tak, by można było w nich przyjemnie wypoczywać.
Podobnie jak 100 lat temu, kuracjusze spacerują po pięknym parku zdrojowym, w którym rośnie ponad 4,5 tysiąca drzew. Piękne klomby kwiatowe, romantyczne alejki, śpiew ptaków wprowadzają w świetny nastrój. Nawiązują się sympatie i przyjaźnie. Niektórzy wracają wielokrotnie, zawsze podkreślając, że tu czują się najlepiej. Bo Busko-Zdrój działa nie tylko na ciało, ale i na duszę. Podczas pobytu w Busku-Zdroju wszystkim towarzyszy smak naturalnej wody mineralnej Buskowianka. Producentem tej wody jest uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. Jest to woda średnio zmineralizowana. Dzięki zawartości minerałów doskonale nadaje się do picia i przygotowywania posiłków. Buskowianka w naturalny sposób uzupełnia minerały w organizmie, wzmacnia układ odpornościowy, przeciwdziała zmęczeniu i doskonale gasi pragnienie. Buskowianka zalecana jest w profilaktyce osteoporozy. Busko-Zdrój jest miastem przyjaznym każdemu kuracjuszowi, każdemu turyście, wszystkim, którzy przyjeżdżają tu, by leczyć się i wypoczywać. Oferta lecznicza jest niezwykle bogata, a wody siarczkowe czynią wręcz cuda. Wykwintny płatek smakowy jako dodatek do kawy, herbaty, także prezent i wspomnienie pobytu w kurorcie. Delektował się nim król angielski Edward VII i kompozytor Johann Strauss, którzy ciepło wspominali delikatność tego wyrobu. Przyjeżdżając do Buska inwestujecie własne zdrowie. Zapewniamy, że wyjedziecie zadowoleni, z pełnym bagażem zregenerowanych sił i na pewno z przyjemnością powrócicie do nas. Serdecznie zapraszamy.